Proszę Państwa, po raz kolejny wracamy do hali imienia Friedricha Eberta w Ludwigshafen. No i można powiedzieć fajny prezent ze strony organizatorów, bo o dosyć wczesnej godzinie będziemy mieli bardzo ważne starcie i stawką Mistrzostwo Świata organizacji WBO w kategorii super piórkowej. Już teraz między liny kieruje się wielka mistrzyni Ramona Kune, która jest posiadaczką tego pasa od 2010 roku. No i myślę, że kibice, zwłaszcza w Polsce, będą uważnie oglądać ten pojedynek, no bo posiadaczką pasa tymczasowego w tej samej wadze, w tej samej organizacji jest Ewa Brodnicka. To właśnie z Niemką powinna Polka zmierzyć się, żeby zyskać pełnoprawne Mistrzostwo Świata, bo przypomnijmy, obecnie Ewa Brodnicka jest tymczasową mistrzynią świata. Co ciekawe, rywalka Ramony Kühne nie zrobiła wagi, więc jeśli nawet dzisiaj by wygrała, to nie zostanie mistrzynią. Pas na pewno zostanie przy Niemce. Natomiast jeśli Niemka wygra, to zostanie jej to uznane jako pełnoprawna obrona. No ale tutaj powiedzmy, że chyba mimo wszystko, chociaż nikomu nie odbieramy szans, no to zwycięstwo Jimmy Lee Gontarów byłoby gigantyczną niespodzianką. Kühne ma tylko jedną porażkę na koncie i poniosła ją 7 lat temu, w 2010 roku. Jeszcze w tym samym zdobyła pas WBO, no i nie oddaje go od długiego czasu. Choć też trzeba powiedzieć, że nieczęsto wchodzi do ringu. W ciągu ostatnich 6 lat tylko 8 walk Niemka stoczyła. Tak, dosyć rzadko broni tego pasa. No a po tym potknięciu z Iną Mencer ma całkiem dobrą pasę. 10 ostatnich walk zwycięskich. Z kolei Jamila Gontaru, którą teraz oglądamy, była mistrzynią EBU, czyli mistrzynią Europy. Natomiast dzisiejsza walka jest jej pierwszą próbą zdobycia Mistrzostwa Świata. Dlatego tym bardziej dziwię się, że nie udało jej się zbić tej wagi do wymaganego limitu, a zabrakło jej prawie pół kilograma. No, gdybym chciał być złośliwy, to bym powiedział, że na oko nawet więcej. Szczerze mówiąc, duża różnica, jeśli chodzi o sylwetkę obu zawodniczek. Istotnie, Gontaruk to była mistrzyni Europy, zdobyła ten pas za trzecim podejściem w czerwcu 2015 roku. Potem od razu wybrała się do USA, gdzie uległa obecnej mistrzyni wagi koguci Amandzie Serrano. No a teraz zmierzy się z kolejną czempionką. No cóż, zobaczymy. Niemka wraca po roku przerwy, więc też zobaczymy, czy nie będzie widać w jej boksie rdzy. No ale ona jest chyba w sumie przyzwyczajona do takich przerw. Niezbyt często walczy, ale też pamiętajmy, czas leci. Oczywiście nie jest bardzo wiekową zawodniczą Kühne, ale to już 37-letnia pięściarka. No i być może w którymś momencie wskazówka, powiedzmy, się wahnie i zacznie być widać upływ czasu. No ale może niekoniecznie w starciu z Gontaruk. Może taka częstotliwość jej pasuje. Niektórzy nie lubią często boksować. Wszystko zależy od zawodnika. No ale zobaczymy właśnie, jak się po tym roku przerwy prezentuje. Widzimy przewagę wzrostu Niemki. Więc myślę, że będzie próbowała swoją rywalkę trzymać na dystans. Od razu widać, że Kühne jest bardziej ruchliwa, szybsza. Natomiast Gontaruk myślę, że będzie szukała swojej szansy w takich pojedynczych, mocnych ciosach. No też poza wzrostem, no to wydaje mi się, że skromny zasięg ramion, jeśli chodzi o Gontaruk. Tak, żeby dostać się do dystansu, trzeba mieć też trochę dynamiki, której jej brakuje. Więc to może być dla niej trudna walka.
Ale coś musi w sobie mieć, jeżeli walczy dzisiaj Mistrzostwo Świata. Może jest wytrzymała na ciosy. Trzy porażki, przypominamy, i tylko raz przed czasem musiała uznać wyższość rywalki Gontaruch. Przed czasem przegrała też Niemka, ale było to spowodowane rozcięciem. No właśnie, jak dystans się skrócił, to zawodniczka z Belgii szuka swojej szansy i wtedy jest już dużo bardziej intensywnie. No tutaj Queen raczej nie powinna dopuszczać do takich sytuacji wymian w półdystansie. Chociaż na razie wygląda na to, że wcale nie jest od tego, żeby wchodzić właśnie w takie wymiany. Runda na pewno dla Niemki, no ale obie zawodniczki szukały swoich szans. No proszę, tutaj przyznam, że to mi umknęło, a tutaj w powtórce widać, że takim prawym sierpowym nad lewą ręką trafiła Niemkę Gontaruch. Tak, jak na razie na pewno nie jest to deklasacja. No, mogła trochę zlekceważyć rywalkę w sumie Kinę, widząc ją wczoraj na ważeniu. Tak, tym bardziej to, że nie osiągnęła limitu wymaganego, mogło sugerować, że nie trenowała wystarczająco ciężko, nie przykładała się do diety i treningów. No przed chwilą Gontaruch jeszcze raz próbowała uderzyć nad lewą ręką Kinę, natomiast tym razem Niemka zostawiła rękę i zablokowała ten cios. Teraz ładnie odpowiedziała. Tak, ładne kontry Kinę, chociaż chwilę wcześniej ona sama została skontrowana. Tak, nie chciałbym przesadzić, ale rzeczywiście troszeczkę zaskakujące są te pierwsze minuty, bo istotnie Kinę daje się trafiać. Może troszeczkę rozkojarzona może. Może jednak te długie przerwy tak bardzo jej nie służą. No ale teraz już kilkoma ciosami trafiła. Wydaje się, że nieznaczną przewagę w sile ciosów ma Ramona Kina, a na pewno są one bardziej dynamiczne. Więc jak już dochodzą celu, to robią większe wrażenie. Tak, ale mimo wszystko te wymiany są niebezpieczne. Także dla Niemki. Niemka jak na razie nie próbuje zadawać ciosów na dół, natomiast zawodniczka z Belgii już kilka takich ciosów umieściła. No niewątpliwie Belgijce łatwiej jest takie uderzenia zadawać. To jest jeden z niewielu atutów jej troszeczkę gorszych warunków fizycznych. Natomiast też widzimy tutaj, jeśli chodzi o samą technikę, no wyprowadzanie ciosów, no to można mieć sporo uwag, jeśli chodzi o Belgijkę. Bardzo się odkrywa przede wszystkim, co czasami wykorzystuje Niemka. Ale podniesioną brodę ma Niemka. Tak, pytanie tylko, czy Belgijka po pierwsze to widzi, a po drugie, jeśli tak, to czy potrafi to wykorzystać.
Oczywiście, ja to już po prostu troszeczkę oglądam tę walkę przez pryzmat ewentualnego starcia z Ewą Brodnicką. Tak samo kilka tygodni temu na antenie Fight Clubu oglądaliśmy walkę Emanuele Blandamury i też właściwie głównie rozmawialiśmy o tym, czy z Włochem poradzi sobie Kamil Szeremeta, mniej zajmując się jego rywalem. Tak, chyba niedługo ma dojść do przetargu. Zobaczymy, kto zorganizuje tę walkę. No oczywiście dla Kamila lepiej byłoby ją toczyć w Polsce, ale jeśli okaże się, że musi jechać, to na pewno też się na to zdecyduje. Myślę, że raczej Włoch. On rzeczywiście mówił, że jest gotowy na taki wyjazd, a ja nawet rozmawiałem z promotorem Blandamury i on zdecydowanie zaznaczał, że będą Włosi chcieli u siebie zorganizować ten pojedynek. No to Kamil po prostu będzie musiał dać siebie trochę więcej. Na terenie rywala najlepiej wygrać przed czasem, no ale akurat w przypadku Szeremety rzadko się te wygrane przed czasem zdarzają, więc po prostu będzie musiał swojego przeciwnika zdominować. A to nie będzie takie proste, bo Blandamura naprawdę bardzo lotny na nogach. Może być niewygodny dla Szeremety, który jeżeli nie będzie umiejętnie skracał ringu, to może po prostu włoskiego zawodnika przez 12 rund nie dopaść. W tej walce akurat nikt nie ucieka. Myślę, że kibice są zadowoleni z ilości ciosów, bo walka jest naprawdę intensywna. I faworytka gospodarzy ma chyba większe problemy niż wiele osób się spodziewało. Tak, tak. Zwłaszcza przed chwilą kolejne ciosy lądują na jej głowie. Wydaje mi się, że to może być spowodowane tym, że mimo tego, że Kine trafia, to jej rywalka dalej idzie do przodu, dalej atakuje i jakby to, że w pierwszej fazie akcji Niemka celnie uderza, nie powoduje, że ta akcja się kończy i nie wiem, czy traci koncentrację, czy po prostu nie jest w stanie się obronić po czymś takim. Jakiś tutaj mankament jest ewidentnie. Może jest bardziej przygotowana na to, że po celnych uderzeniach już będzie mogła zmienić rytm, cofnąć się kilka kroków, czy też pójść w bok i zacząć konstruować akcję od początku. Tak, być może nie lubi boksować z takimi rywalkami, które cały czas nacierają. No ale będzie musiała się przestawić. Ma jeszcze na to sporo czasu, bo ta walka jest zakontraktowana na 10 rund. No słaby początek rundy Niemki. Od razu przyjęła sporo ciosów na tułów, później kilka na górę, zanim odpowiedziała swoją serią. Tak, bardzo intensywny początek w wykonaniu Belgijki. No ciekawe, czy ona tutaj poczuła, teraz ładnie wyprzedziła ją Kinek. Ponownie ta sama akcja. Tak, no technicznie na pewno tutaj Gontaruk nie ma nic do powiedzenia, natomiast jeżeli będzie próbowała tę walkę zmienić bardziej w bójkę troszeczkę, zepchnąć do liny Kinę, pójść na wymianę, to kto wie, może coś tutaj zdziała, chociaż na pewno o zwycięstwo punktowe będzie bardzo trudno. No ale przynajmniej napsuje trochę krwi swojej rywalce. Tutaj samą ambicją można naprawdę wiele zdziałać. Proszę, kolejny raz na lewą rękę. Prawy zamachowy, tak, na szczękę. Gdyby miała więcej siły, to różnie mogło się to skończyć. No ale Gontaruk z 13 wygranych walk tylko dwie zakończyła przed czasem, więc raczej tutaj się z żadnego nokautu nie spodziewamy. No tak, ale kto wie, czy aż może akurat nie w Niemczech, ale to może przynajmniej my to docenimy. Tak. Mogliby takie uderzenia się rzeczywiście cenić. Ja tutaj nie wiem, czy dobrze widziałem, ale chyba krew z nosa u Kine. Wydawało mi się, że ociera rękawicą, właśnie jest jakaś mała kontuzja.
Tak, rzeczywiście pojawiła się krew. No i jest to miła niespodzianka, że mimo, że zawodniczka nie walczy o pas, to jednak nie wychodzi do ringu, żeby tylko być tłem dla Ramony Kine, tylko rzeczywiście walczy o wygraną. Tak, i no ciekawe, jak sobie Kine z tym poradzi. Myślę, że może być zaskoczona. Przede wszystkim duża liczba ciosów wyprowadzonych przez Gontaru. Widać, że się z tym Kine nie czuje zbyt komfortowo. Jedyną szansą na zwycięstwo tutaj byłaby jakaś kontuzja Niemki, a kontuzję może sobie właśnie Belgijka wypracować taką ilością ciosów i liczyć na jakiś pęknięty łuk czy jakąś inną kontuzję, która sprawi, że Ramona Kine będzie niezdolna walczyć. No ale zdziwiłbym się, przyznam szczerze, gdyby organizatorzy do tego dopuścili. Ja bym się spodziewał jakiegoś dziwnego werdyktu wtedy, typu, że kontuzja została spowodowana przez Gontaruk, albo nie wiem, coś by się chyba udało Niemcom wymyślić, jakieś podliczenie punktów na przykład, ale zobaczymy. No tak, na punkty na pewno wszystkie wyrównane rundy będą szły na korzyść gospodarza. No, wydaje mi się, że te mniej wyrównane również. Bardzo możliwe. No ale Belgijka wygląda, jakby wierzyła w swoje szanse, w swoje zwycięstwo i bardzo dobrze, tym lepiej dla nas, dla publiczności, że jest to oglądać. No, w tej walce, jak się okazuje, ten prawy sierpowy bardzo niebezpieczny dla Kine. Tym razem lewy sierp. Myślę, że sama Niemka jest zdziwiona tym, jak ta walka się toczy. Tak, te sierpy wchodzą, tak. Też wydaje mi się, że Kine się może zastanawiać, co się dzieje. Może... Nie wiem, może wzrost i te krótkie ręce powodują, że te ciosy sierpowe w jakiejś dziwnej płaszczyźnie dochodzą do Niemki. Trochę szukam dla niej usprawiedliwień, ale też nie wiem, czy tam nie rośnie siniak pod lewym okiem, ale mogę się mylić. Wydaje się już zmęczona, Kine nie trzyma gardy, ręce dosyć nisko i przyjmuje sporo tych ciosów sierpowych. Tak, no i cofa się przede wszystkim, a to jest, dopiero się zbliżamy do półmetka tego pojedynku. Może się zrobić ciekawie, bo Gontaruk wagi nie zrobiła, ale jeśli chodzi o przygotowanie wytrzymałościowe, no to dlaczego nie, może jest w dobrej formie. Jeżeli będzie w stanie w takim tempie przeboksować kolejne 5 rund, wreszcie jakiś cios sierpowy zablokowała rękawicą Kine na koniec. Belgijka wyglądała lepiej w tej rundzie niż na początku walki. Raczej spodziewałam się, że to ona będzie się szybciej męczyła, no ale tutaj wygląda na to, że jednak kondycyjnie nie jest źle i to ona sprawia coraz większe kłopoty mistrzyni. No tak, nie męczyła się zbijaniem wagi, więc... No i oczywiście tutaj znowu po ruchach trenerów możemy łatwo odczytać, o co chodzi, jaka ma być taktyka, i tutaj w bardzo wymowny sposób szkoleniowiec Belgijki pokazywał, aby biła ciosy sierpowe. Te ciosy na tułów, które Belgijka zadaje, też mogą się zemścić w końcowych rundach, bo Ramona Kine nie zadaje sobie trudu, żeby je blokować, żeby ich unikać. Być może nie są one bardzo mocne, no ale jednak mogą się odezwać w tej 9., 10. rundzie, kiedy zabraknie sił. Tak jest, takie ciosy na dół, ciosy na korpus z opóźnionym zapłonem niejednokrotnie działają.
Puszcza lewą rękę Kina ewidentnie. No ale dobra, są jakieś postępy. Tutaj kolejny raz zablokowała prawy sierp. Dobry prawy podbródek w wykonaniu Niemki. No i też nie chce dopuścić do klinczu, odpycha swoją rywalkę. Boksuje teraz z obrony. Cofając się, zadaje ciosy. No troszeczkę tutaj uspokoiła sytuację w szóstej rundzie Kina mimo wszystko. Trochę więcej w spokoju w defensywie. Lepsza runda dla niej, chociaż też przed chwilą przyjęła dwa sierpy, prawy, później lewy. No ale tutaj wygląda na pewno lepiej niż w poprzedniej rundzie. Tak, przede wszystkim troszeczkę więcej ciosów prostych zadawała. To jest dobra broń przeciwko niższej Belgijce. No i widzimy też jej lepsze wyszkolenie techniczne. Jak wpadła w linę, to umiejętnie obróciła rywalkę, także to Belgijka stała plecami do lin. No i tam Niemka rozpoczęła swój atak. No a tutaj widzimy, to był lewy sierpowy ze strony Kine, który trafił prosto w szczękę Gontaruk. Ta nic sobie z tego nie robiła, zobaczmy. No jest jakaś opuchlizna. Tak, ślady walki są, no ale nie wygląda to na nic groźnego. Tak, tak, tutaj nie ma mowy o żadnej poważnej kontuzji. Ale swoje już w tej walce przyjęła Ramona Kine. Ja tylko wspomnę, że ta zawodniczka od najmłodszych lat interesowała się sportami walki. Od 12 roku życia trenowała jiu-jitsu, była nawet mistrzynią Niemiec, a w 2000 roku zdobyła brąz na Mistrzostwach Świata, no ale ostatecznie zdecydowała się na boks. Dobrą decyzję podjęła oczywiście, natomiast patrząc na jej dzisiejsze poczynania, to chwilami, oczywiście nie chciałbym przesadzić, ale chwilami można by się zastanawiać, gdzie te wszystkie lata nauki, no więc, bo czasami naprawdę szkolne błędy popełnia Kina tutaj. No ale na pewno wygrywa tę walkę, nie zdziwiłabym się, gdyby wszystkie rundy szły na jej konto, ale nie zachwyca. No, teoretycznie to jest dla polskich kibiców niezła wiadomość, aczkolwiek też trzeba powiedzieć, że bo o tym oczywiście mówię, potencjalna walka z Brodnicką wcale nie musiałaby się ułożyć po myśli Polki, bo powiedzmy, że ostatni występ w Gdańsku 24 czerwca też niezbyt zadowalający. Wydawało się, że Brodnicka troszeczkę zmieni swój styl po z kolei przedostatniej walce. Tam było mniej klinczowania niż zwykle, troszeczkę więcej kombinacji, więcej otwartego boksu, ale w Gdańsku znowu troszeczkę słabiej. No ale cóż, na pewno z tak boksującą Kinę byłoby jej troszeczkę łatwiej. W tej rundzie widzieliśmy sporo celnych ciosów z jednej i z drugiej strony. Ciekawa jestem, jakie rady dają teraz trenerzy mistrzyni. No niestety
taka to jest gala, że w narożnikach gospodarzy jesteśmy z kamerą znacznie rzadziej. Częściej słychać te instrukcje u pięściarzy przyjezdnych. No i niestety niewiele możemy Państwu na temat taktyki Ramony Kine powiedzieć. Ale co szkoleniowcy z drugiej strony mogli odkrywczego w narożniku powiedzieć? Ja bym powiedział, żeby trzymała dystans, boksowała ciosami prostymi. Bardzo możliwe, że tak właśnie każą jej boksować. I bo początki rundy tak właśnie wyglądają, że Kina próbuje trzymać swoją rywalkę na dystans. Natomiast jak już wchodzi w dalszej części rundy zmęczenie, to często zaczyna się szamotanina, tak jak teraz. Ale właśnie tutaj stosunkowo wcześnie ta szamotanina się zaczęła, no bo trzeba powiedzieć, że na dzień dobry przy wymianie weszła ładnie Gontaruk cios na cios i trafiła w nos Kinę. Dlatego chyba od razu krew się znowu pojawiła, mimo że wcześniej na dłuższą chwilę sekundanci Katmen, to znaczy tam zatamował to krwawienie. Spora opuchlizna pod lewym okiem Belgijki. Na pewno jeszcze widzi wszystko, no ale nie wygląda to dobrze. Też jest opuchlizna pod lewym okiem Belgijki, ale mi się wydaje, że ona to dużo lepiej jednak znosi. Takich czystych ciosów, po których głowa zawodniczki odskakuje, zdecydowanie więcej przy Akinę, chociaż teraz mocno trafiła. Tak, bardzo ładny prawy sierp. No ale Belgika nic sobie z tego nie zrobiła, od razu przeszła do ataku i mamy Niemkę pod linami. Tak, i tam słychać bardzo wyraźnie nawoływania z belgijskiego narożnika, by lewym sierpem atakowała Gontaruk. No to oko już trochę przymknięte. Zobaczymy, czy sędzia pozwoli dokończyć tę walkę. No, to by było bardzo dobre posunięcie, które by się promotorom niemieckim spodobało. Oczywiście przerwanie walki z powodu kontuzji rywalki. Podliczenie. Tak jest. Ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie, bo niezła walka. Tak, no na pewno dla kibiców dobra. Zacięta. Ja już tam przyglądam się twarzy Kine. Tylko właśnie niestety nie widzimy tej bardziej poszkodowanej lewej strony twarzy niemieckiej zawodniczki. Gontaruk dotychczas trzykrotnie wyjeżdżała za granicę i zawsze kończyło się to jej porażką. Co się pewnie bierze z małej mocy tych uderzeń, bo jak widać jest waleczna, sporo trafia, no ale te ciosy nie mają takiej siły, żeby przewracać rywalki. No i plus te warunki fizyczne jednak dosyć kiepskie. No ale proszę, jaka odporność. Czyste ciosy lądują na jej głowie i nic sobie z tego nie robi, idzie do przodu. To jest właśnie to, co tutaj powoduje takie, nie to, że Kine ma takie problemy. No i naprawdę solidna opuchlizna na twarzy mistrzyni. No wreszcie, to była niezła akcja, oczywiście nie w jakimś super tempie, ale ładny unik rotacyjny ze strony Kine i zamknęła w narożniku po zejściu Belgijkę. W tej fazie walki Gontaruk już troszkę bardziej zagubiona, może wyszło jakieś zmęczenie, bo nie zadaje już tak dużo ciosów.
Tak, to tutaj zdecydowanie, jeśli chodzi o no tempo, to ta runda jest zdecydowanie najgorsza dla Belgijki. Tutaj ewidentnie coś o jej wytrzymałości, można by powiedzieć. Trochę tutaj straciła sił. Ale kilkanaście sekund temu znowu trafiła. I znowu Kwinę. No będzie musiała Niemka popracować nad obroną. Chyba że to jest kwestia koncentracji, bo nie wiem, czy nie na naukę też nie jest troszeczkę za późno. Nigdy nie jest za późno. Tylko w tym wieku trzeba trochę dłużej ćwiczyć. Już te elementy nie przychodzą tak szybko. Zatem zalecamy Ramonie Kwinę poprawę obrony. Znając ją, będzie miała na to co najmniej 12 miesięcy, bo wtedy pewnie wyjdzie na ring. No może coś da się zmienić rzeczywiście. No może nam się uda zobaczyć z bliska tę opuchliznę. No już chyba sędzia dopuści, chociaż rzeczywiście to ta kontuzja już doskwiera Belgijce, ale chyba oko nie jest zamknięte. Całkowicie na pewno nie, bo wtedy nie dopuściłby do walki. Jest tylko lekko przymknięte. No i zobaczmy, ostatnia runda. No, musiałaby się tutaj na pewno pokusić o zwycięstwo przed czasem. Belgijka. Zresztą chyba nawet coś takiego, jakaś taka prośba, wskazówka padła z narożnika, no ale to oczywiście łatwiej powiedzieć niż zrobić. Runda zaczęła się tak jak wiele poprzednich, czyli Belgijka w ataku. Kwinę cofa się, ale na pewno nie biernie. Więc jesteśmy świadkami ciągłych wymian. Tak, no to żeby tylko nie narzekać na postawę Niemki, trzeba powiedzieć, że tutaj w pewnym momencie ona rzeczywiście, jeśli chodzi o defensywę, tutaj wprowadziła to, o czym powiedziałaś, zaczęła się cofać, wyprowadzając ciosy i to troszeczkę pozwoliło jej się łatwiej bronić. No ale widać, że Kwinę nie chce nawet w tej ostatniej rundzie stanąć i pójść na wymianę z rywalką. Właściwie nie dziwię jej się, bo skoro wygrywa na kartach punktowych, a tak zapewne jest, to już nie chce niczego ryzykować. No zwłaszcza, że widowisko na tym nie ucierpi, bo trzeba przyznać, że w poprzednich rundach Niemka, mimo że nie były to dla niej dobre sytuacje, to jednak w te wymiany wchodziła. Straciła na tym troszeczkę zdrowia. No i zobaczmy ostatnie sekundy. No to jeszcze było groźnie, tam poszedł taki prawy na prawy sierp. No i tak, oczywiście Ramona Kwinę świętuje, chociaż szczerze mówiąc miny nie ma najszczęśliwszej. To nie był dla niej łatwy pojedynek. Będzie materiał do przemyśleń. Na pewno świetne doświadczenie, bo intensywność walki wysoka, rywalka niewygodna. Pas pozostanie z Ramoną Kwinę, więc no cóż, ma dużo czasu pewnie na przygotowania do kolejnej walki. A sztab już będzie wiedział, co robić. Czekamy na oficjalny werdykt, no ale tutaj raczej rzeczywiście niespodzianki nie będzie. Spodziewamy się potwierdzenia kolejnej udanej obrony tytułu przez Niemkę. Może tym razem zostanie podana punktacja, bo tutaj akurat jestem ciekawa, czy udało się Belgijce urwać jakieś rundy. Nie, jakbyś obstawiała. Mi się wydaje, że z jedną, dwie to mogła wygrać. Oczywiście biorąc poprawkę na niemieckich sędziów. Tak, to trzeba cały czas powtarzać, bo niestety te walki w Niemczech są znane z tego, że bardzo ciężko wygrać je przyjezdnym zawodnikom.
No tak, myślę, że dwie rundy jak najbardziej byłyby uczciwe dla zawodniczki z Belgii. Ach, to mega jest. Er hat ihn mir nicht gegeben. No tutaj jeszcze obie wymieniły jakieś uwagi techniczne. Ramona! Ramona! Tutaj sędzia już wzywa Ramonę Kinę i posłuchajmy. In dieser Weltmeisterschaft in Superfedergewicht. Erstmal einen großen Applaus für beide Boxerinnen. Toller Weltmeisterschaftskampf, den wir hier gesehen haben. Punktrichter Holger Wiemann wertet diesen Kampf 99-91. Punktrichter Frank-Michael Maas wertet diesen Kampf 99-91. Peter Milord wertet diesen Kampf 100-90 und damit neue 99-91 dwa razy i raz 100-90. No, czyli dwóch sędziów wygrało. Zachowało się przyzwoicie, tak. w miarę przyzwoicie. Dali rundę honorową dla Belgijki, no a jeden widział to jednowymiarowo. No też nie można powiedzieć, że to jest jakieś oszustwo, bo mimo że walka była bardzo wyrównana, to nie można powiedzieć, że któryś zawodniczek tak na 100%. No, że Belgijka którąś rundę tak na 100% wygrała. Jak najbardziej, no i oczywiście werdykt ogólnie jak najbardziej sprawiedliwy. Ramona Kine była tutaj lepsza, a my po prostu wytykaliśmy jej pewne błędy, no bo rzeczywiście można było spodziewać się troszeczkę lepszej postawy długoletniej mistrzyni, natomiast podkreślmy, mimo naszych uwag do niemieckich sędziów, tutaj kontrowersji żadnych nie było. Zasłużona wygrana Ramony Kine. W ten sposób kolejny pojedynek na gali w Ludwigshafen dobiega końca.